Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Toka Race Driver 3. Jest to czwarty odcinek. Dobra, dajmy tu imię mu powiedzieć. Wygadać się. Mamy tutaj Intertrional jazdę z Renault. Rallycross. Startujemy z ostatniej pozycji, piłujemy silnik. I znowu mam grę za głośno. Perfect start, można trochę zdechnij. Damy radę. Znam w miarę ten tor. Wow. Zaskoczyło mnie to. Patrzcie, oni jak skracają tą drogę. Cwaniaki. Ale ja już jak tu wyprzedzę, to dostanę czarną kartkę, nie? To tutaj się nie oszczędzamy. Dajemy czadu. Trzy okrążenia. Tutaj gdzieś chyba będzie... O, tutaj trzeba uważać, bo czasami właśnie wpadałem na tą ścianę. Powiem wam... O, tutaj nawrót. Powiem wam, że się nawet da tymi samochodami driftować. Gorzej właśnie tymi szybszymi. Tymi się lepiej, tym Renault się lepiej driftuje niż innymi. Nie wiem jak na asfalcie, ale... Dobra. Toka gdzieś nie lubi mojego komputera, albo komputer jej nie lubi. Mi się gdzieś kurde trochę przycina. Będzie ciężko jej dogonić. Coś czuję. Ajajajajaj. Gdzie? Nie ma. Ona wyprzedza inni, no mówię. Jak nie jeden, to drugi. Dobra, mam trzecią pozycję. Trochę bokiem wszedłem. Ale tamtych coś już czuję, że nie dogonię. Wow! Ale było blisko. Dobra, to tutaj gazu spróbuję nie oszczędzać. Nie dałbym rady. Musiałem odjąć gaz. Dobra, trzecia pozycja. Nie jest zbyt dobrze. Bo chyba muszę mieć drugą, żebym zaliczyli zawody. No mamy jeszcze jeden wyścig. You're getting nowhere fast driving like this, son. You need to get out there and do the business. Dobra, trzecia pozycja. Ruszamy z następnym torem. O, super. Teraz to będzie zarąbiście jeździć w deszczu. Czyli widzicie, gra posiada zmienne warunki pogodowe. Zmienna pora, chyba zmiennej pory nie ma, bo nie wiem czy się ścigamy w nocy czy nie. Raczej nie, głównie po południu. Dobra, trzeba działać, bo kurde. Tutaj jesteśmy teraz na ostatniej pozycji. Nawet się trochę porozbijać. Możemy. Byle trochę bliżej się przedostać. Oh yeah. Tutaj chyba nie ma zasad w tym wyścigu. Powiem wam, że i tak na tej trawie to te samochody tak zbytnio nie spełniają. Tak w niektórych grach jest, że wiejesz na trawę i to muli jak nie wiem co. Fak, wyrzuciło mnie. Gdzieś na prawo strasznie. Nie wiem czemu. Z jakiego powodu. No ale mamy, widzicie jakie warunki pogodowe. Ja mam piąte miejsce i drugie okrążenie za będzie w połowie. Gdzieś się do nich nie mogę zbliżyć najgorzej.
Rozbiłem szybę, super. Gazu. Dobra, jestem czwarty. Trochę oszustwa, ale nie zaszkodzi. No i znowu dramie. Leciutko. Oj. Nie mogę się dać wyprzedzić. Shit, co za frajer. No jest już trzecim miejscem, mogę się pożegnać. Żebym jeszcze czwarty miał. Ale już do pierwszej trójki się nie dołączę. Ajajajajaj, niedobrze. A nie, zaliczył mi. Trzecie miejsce, aha, czyli trzeba mieć pierwsze, drugie, trzecie miejsce, no to dobrze. Co my tu mamy? Klasa A, klasa B. Dobra, no lecimy. Nie zobaczymy, ile tam jest wyścigów. Pewnie 3. Bo tu już Subaru mamy. Imprezę. Wyścigi na dobrym poziomie. Już widzicie, że coraz się robi coraz ciężej, trudniej. Mam nadzieję, że w tych wyścigach sobie poradzę. Druga pozycja. Muszę wyczuć ten samochód. Wyczuć tor. Żeby jak najmniej tracił prędkości. Bo tu nawet niektóre zakręty są, że na pełnym gazie. Jak widzieliście, to Subaru przed nami szło. Tutaj już trzeba zwolnić trochę. No. Te uszkodzenia nie są zbyt realne. O, patrz, ta Jan nas wziął. Wzięli. No nie, kartkę dostałem. No wyleciałem na zakręcie. No gorzej jakbym ściął, to by było. Chyba że ściąłem tam trochę, nie wiem. Ale nie jest łatwo, widzicie? Widzę, że strasznie hamują na tym zakręcie. Dobra. To jest do wykorzystania. 4 okrążenia. Tam muszę się tylko modlić, żeby kary nie dostać na którymś z zakrętu, żeby ściąć. Muszę jechać w miarę dobrze i ostrożnie. Ale patrzcie, jak oni mnie odjeżdżają na prosty. Gdzieś te maszynki ich się lepiej zbierają. Siedzę mu co chwilę na zderzaku. Zatrzymuję się na nim. Tu trzeba uważać. No co, teraz nic. Dobrze go wyprzedziłem. Oby tak dalej. Bo teraz jak dostanę karę, to będzie lipa. To zacznę wyścig od nowa. No to wtedy
dużo stracę, naprawdę. Dobra, teraz nie ma nas. Dziwne tutaj są dźwięki zmiany tych biegów, tak gdzieś. Tak by strzelało z tłumnika, a nie była zmiana biegu. Mało jest to, jakby wam powiedzieć. Słabo jest to odzorowane. Dobra, nie będę patrzył się w tył, bo zagapię się znowu, idzie. Wylecę z toru, dostanę kartkę i... Znaczy flagę, co ja mówię, kartkę. Kibicem żadnym nie jestem od piłki nożnej, nie interesuję się, a o kartkach gadam. Dobra, jedziemy. Ciśnie za nami, ładnie. My się nie damy. Żeby tylko nie popełnić jakiegoś błędu na jakimś zakręcie. W miarę optymalnie przejechać ten tor. To będzie dobrze. Dobrze, dojedziemy na tym pierwszym miejscu. Lol. Dobra, kartki nie dostałem, no szflagi. Kurde no. Dobra, mamy hamulce. Muszę zobaczyć, bo ja nie wiem w ogóle, w którym tu są... ręczny jest. Tak to zawsze może bym trochę przydriftował czy coś. Ale to wiadomo, to nie jest arcade, tylko... Ja bym powiedział, że tutaj gra właśnie na symulację. Bardziej stawia niż na arcade. Chociaż to całkowita symulacja nie jest. Trochę bym powiedział, że tu arcade jest. Czuć te samochody, powiem wam. Ale jednak to nie jest jakiś tam bardzo. Nie jest to do końca to symulacja. Co on przytupił? Chyba tak. Bo coś łupło, tak? Nie wiem, może rozpędził się za nami. Tak by w bandę przypierdzielił. Tu, żeby tego zakrętu nie zepsuć. Co on? Znowu. Dobra, meta. Pierwsze wyścig wygrane. Jak mruczy? Strzał ze sprzęgła. A, pamiętam ten tor. Fajny jest, powiem wam. Że podoba mi się. Jest tu dość dużo prosty. Znowu Chiquita żółty. Ba na miecie. I go go Power Rangers. Dobra. Wjechaliśmy tu chyba na autostradę. Zbieraj się Subaru, bo za nas dojadą tamci z tyłu. Bo mają ładną prostą. Czy to diesel, czy benzyna musi iść maszyna? Widzicie, jest tu kawał drogi. I też ostry zakręt na koniec. Kurde, jakby miał ręczny, to bym tutaj zaszalał. Coś czuję, że będę miał problemy z wchodzeniem w ten zakręt. Cztery okrążenia też, ale chyba dwa wyścigi będą, nie wiem.
chociaż poziom już się będzie podnosił, to się też mogą zwiększyć ileś, zwiększyła się ilość okrążeń i ilość wyścigów może się zwiększyć. Już mieliśmy w niektórych po 3. W miarę płynnie idziemy. Strasznie ostre te zakręty są. Tutaj z tą bandą jest tak gdzieś dziwnie zrobione. Patrzcie, tu jest ten krawężnik, a niby jeszcze dalej możemy pojechać. To jest takie trochę utrudnienie, ale tu są to samo. Zawsze samochód może się, wiecie, inaczej Goodwill zachować. Widzicie, mamy, tak jak mówiłem, oficjalnych sponsorów odcinka. Dobra, ale to już trzeba zwolnić. Ajajajajaj. Mówiłem, że będą problemy. Nawrót. O, ledwie, ledwie. O, trochę pobocza złapaliśmy. Ale trzecie okrążenie, przedostatnie. Jeszcze jedno i koniec. Kurde. Zamyśliłem się. Muszę myśleć, skupić się na torze, bo tak to mogę stracić cenne sekundy tutaj. Naprawdę mogę ich zyskać dużo, bo widzieliście, odjechałem tamtych sporo, ale widzicie, już z tamtej drużynowej nie, tamtych uczestników nie mogę dogonić. A na początku mogę. Dobra, ciśniemy, bo widzę, że część dopiero jest naprzód tym. Będzie ich widać. O, teraz są na zakręcie. Na dwóch koła. Zawieszenie to tam dostaje po dupie. Ja mam gdzieś ostre lagi. Nie wiem, tak właśnie czasowo mam. I to w tej grze. Każda gdzieś gra inaczej reaguje na komputer. Oj, no ale co, trzeba się przyzwyczaić, no trudno, co ja poradzę. No od czasu do czasu, no nie. Dobra, no wiadomo, komputer, nie? Każdemu się może zdarzyć. Tam mam no 170 latek. Z takimi lekkimi przycinkami co jakiś czas. Tak by się postarać tam na tym tym przelocie, to można by było pełną gazem przycisnąć. Ojej. Kurde, nie przycinaj się, dziadu. Ja już nie wiem, czy to jest ręczny, czy co to jest. Sprzęgło? Pod spacją mam chyba sprzęgło, bo mnie cinkę łapie, jak naciskam. Powiem wam, że jak też wchodzi się w zakręt Nida, to ładnie oponami, wiecie, bierze i można zadriftować. O, spróbuję teraz. Nie wiem, jak to się skończy. Wygląda, jakby to było ręczne, ale nie do końca. Spróbujemy teraz. Nie wiem, dzięki temu można wejść bokiem, ale to nie jest ręczne.
Dobra, gaz i na metę. Yeah! Like a boss. Kolejny wyścig wygrany. Yeah! Skończone. No, idziemy. Ja wiem, może bym mógł na was, dla was nagrywać wszystkie wyścigi, ale według mnie to się nie opłaca. Zresztą tu widzicie, już przeszłem trochę na czytałem. Jakoś tego będziemy kręcić, jak wiecie, żeby przejść do końca całej listy. Nie będę nagrywał dla was wszystkich tych wyścigów. Nie wiem, nie opłaca według mnie się. To tak jest za... Możemy przejść do finiszu, nie? Tego, zobaczymy, jak będzie, czy będzie 100%, czy nie będzie, zobaczymy. Ale nie, jednakże wiecie, aż do końca dojdziemy, nie? Tutaj już widzicie, mamy podpowiedź, co będzie w następnych zawodach. Tu mamy do wyboru, pewnie chyba sobie pojedziemy Rally Cross, ale to zobaczymy, albo Autosport. Dobra, tak więc komentujcie.